tutaj mniej słychać tamtego. Okej. Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD oraz... Żółwik Kuba. Oraz Żółwik Kuba. Aha, czy dzisiaj będzie powoli. Dawaj, witamy Żółwik. Was w Grounded w 62 odcinku. No, 3-4. Kiedyś nam się uda, na pewno. Nie możesz powiedzieć 3-4, bo to zamula. No dobra, to nie mówię. To powiedz 3-4. No, start. O, no. Wyszło z łokcia. Ale wyszło, dobrze. Ja jestem happy. Słuchajcie, dzisiaj ja w planach mamy... Możemy przestać grać. Po pierwsze, zebranie mniszka. O, jeszcze jakieś są. To dobrze, jednego sobie weź. Kubako potem uzbieramy. Oj, a ci znowu zaczynają z tymi bitsami, wariaty, no. Bardzo dziękuję za kolejne szalone bitsiki od Alana. Alan z Akim dzisiaj się tutaj przedrzeźniają, kto będzie na pierwszym miejscu. Bardzo mnie to zaciesza. Widzicie, to jest tak, jak tak ludzie dają, to człowiek aż się tak gubi w słownictwie. Okej, dzisiaj w planach jest powkurzanie trochę os. Dosłownie. O, uwielbiam. Ja wiedziałem, że się będziesz cieszył. I teraz tak. Jedna. Muszę doprowadzić do 30. Okej, dzięki. Ja tak jak powiedziałem jeszcze przed odcinkiem, niedługo będzie nowa ikonka bazowa, powiedzmy, na cheerowanie właśnie. Będziecie mieli taką fajną ikonkę obok i będą też do tego specjalne inne iteracje tego. Sam ze sobą walczysz. Właśnie Aki, tak jak mówi Aki właśnie, Alan teraz walczy ze sobą. I teraz tak. Jeden ul jest gdzieś tam. Jeden jest na pewno... Spojrzę na mapę. Tak. Dokładnie tak. Jeden jest gdzieś tu, jak się nie mylę. Jeden jest tutaj przy tej skrzynce. Jeden jest tutaj przy tych cegiełkach. Są nowe ikonki. I jeden jest też gdzieś tutaj w tym miejscu. W dżunglowym mrowisku. Ja nie walczę, ja wygrywam. Alan. Genialnie. Co znaczy, że może zaczniemy od pierwszego. Czyli tego tutaj. Jak się robi? Nie, którym to się robiło? Punkt. O, to się robiło punkt. Dobra, to co ty na to? Lecimy? Tylko, że na ten górny, nie? Dobra, no i ten. A ten górny. No. Alan, odpiszę ci zaraz, dobra? Ten. Aha, i Mimi teraz odebrała mów po angielsku przez jedną minutę. So I'll be talking in English right now. For the special 60 seconds. You can ask me anything. I'll try to answer you. As fast as and as fluent as possible. So, Nico! My cousin! Let's go bowling! Jacob, where are you? Okay, you're flying. Right behind you. Okay. It's a duos points reward. Okay, so let's see those wasps. Yeah, exactly. It's gonna be fun! Or maybe not. Hello! Hello, little bastards. Oh. Just remember that they will be using venom, right? And you're off. Aha, już cię nie ma tak naprawdę. Czekaj, który tam się leczy? Dobra, 2-0. Oj, ale strzała dostałem. Ale też tak umiem. Ja też. O, ten truteń. No właśnie, on się w taki sposób leczy, pamiętasz o tym, nie? Ja pamiętam. On był trochę upierdliwy w ten sposób. Jak wydałoby się ciebie ujeżdżać gościem.
chodź tu. A jeszcze to będzie dobrym pomysłem. Gdzieś skoczyć? A, nie trafiłeś. O, już po tobie. Jesteś za chudy w uszach na mnie. No. Akurat pod... A, bo ty strzelasz w niego, a? A pewnie, a co ja się będę? Jeszcze pozbierać moje strzałki bym chciał. I widzicie, jak ładnie? Nadawałbyś się na zagranicznego streamera, no co ty? By the way, o co chodzi w tej grze, bo nie ogarniam. Jakąś fabułę to ma. To ma przeogromną fabułę Mimi, tylko że akurat mamy 60 już drugi odcinek, więc trochę mało póki co jest w temacie, ale ja ci to wytłumaczę. Ogólnie chodzi o to, że zostało porwanych czterech dzieciaków. Ząb. Ja wiem, gdzie on jest, znaczy ja wiem, gdzie on będzie. I oni zostali pomniejszeni. Jak widzisz, ja jestem stosunkowo taki bardzo mały. Moje ego na tym nie ucierpiało, ale no, wizualnie jestem nie największych rozmiarów. Dobra, no to panie Kubako, idziemy teraz do skrzynki narzędziowej. Tu. Tu. Tam, tam gdzie jest mój znacznik. Mhm. Dobra, życia sobie trzeba trochę. No nie, na ciebie też zrobię Elza. No i akurat ja musiałem, nie? Dobra, to chciałem, bo z tego może fajny bardzo trinket wyjść. Co ona miała? Pamiętaj, że na tych to najlepiej Elzę walnąć, nie? Mam ten moc! Elza? Mam ten moc! Spadaj mrówko! O, widzicie? Działa, działa, od razu. Przerzucić broń. Zgniłe jedzenie nie chcę. Świeży gry z parówki. Dziabaj. Skąd masz Elzę? Haha! O, panie! Byłeś już... Zebrałeś już wszystkie scalaki Warbrosik? Śmiem twierdzić, że chyba nie. Kubako, tylko wiesz co? Radzę ci może tak sobie życie troszkę podreperować? Jak to z życiem stoisz? O, faktycznie. No, no popatrz, jest z daleka, wiem. Oła, nie teraz. Teraz nie mogę, teraz to mi się nie chce. To jest następny. Jeszcze ktoś? Nie, już. Jeszcze ona. Aj, klawisze się mylą. No i jeszcze też, ale spokojnie. Nie ma lekko. Teraz to masz tak. Jakie scalaki? No Warbrosik, te takie śmieszne kasetki, kartridże powiedzmy. Jak ty grasz w tą grę, Warbrosik, że tak się spytam się? To jest pełno tych mrówek. Tak, specjalny kartridż do robota. Dokładnie, Aki widzę, że zna temat. Wiesz co, mam pewien pomysł. No aha. Jesz strzelał? No tak właśnie chyba. Czekam. Zły kadr, zły kadr. O, jednak spadłem. Dobra, czekajcie. Nie, dobra, tu będzie lepiej z tym. Ej. Ty, co tu się dzieje? Mrówki jeszcze, proszę. Oj, padam. Nie padaj. Aha, jest problem. Ja ci nie padam. Padam.
Dobra, to się będzie leczył. Gdzie ty dawaj, jesteś? Żyj. Gdzie ty jesteś? Ty, ja też trochę. A bo tutaj jeszcze te małe pajączki są. Dobra, czekaj. To są czarne wdówki w ogóle. Co tutaj robią czarne wdówki? Wow. Sobie. Dobra, ja się też tak umiem bawić. Akurat musiałem trafić, nie? Dobra, dobra. Zaraz się odezwę na czacie. Tak, a mnie jeszcze mruwa tutaj. Dobra, ja spadł. Ja już mogę go pozbierać, bo tam mam rzeczy. Dobra. Ty wiesz, że ja nie mam bandaży już, a to psikus. No to ja, spokojnie, ja mam 52, zaraz ci dam start. O nie, panie kolego, teraz to ty mi nie uciekniesz. Chyba, że mi uciekniesz. O, albo chyba, że sam padniesz. Czekaj, drzazgowa to moja. 23, dobra. Jeszcze ty? Co ja czymś strzelałem, nie wiem czym. Nie wiem, drzazgowe są na pewno moje. Okej, okay, to wiesz uwaga. Co? I tak nie zdążyć, no. Dobra, to czekaj, chodź sobie tutaj staniemy. I teraz tak, ja ci zrzucę staka bandaży, mhm. Dobra. Powiedzmy, że... Działania, czekaj, upuść stos, proszę. Ojo. No. Pewnie tak jak ja, buduję, by przetrwać. No to rozumiem. Zapomniałem, co to scalaki. Dobra, przechodziłem do... podchodziłem do gry 4 razy, ale sorry, gra się nudziła mi zazwyczaj. Dziękuję. Przy dojściu do grilla i piaskownicy. Chociaż do piaskownicy wpadłem raz przypadkowo i to było wyzwanie. No, piaskownica jest super. Tym bardziej, jak nie wiedziałem wtedy, co mnie tam może spotkać. No, aki piaskownica, tak wiesz, tak na pierwszy raz to jest... no to trzeba być twardym, nie? To trzeba być naprawdę twardym, żeby to sobie ogarnąć fajnie. Kuba, przy okazji radzę ci coś zjeść i się napić, a wylądowałem przy tym jeziorku. Przy stawie. No, przy stawie jest super. W sumie... Ja jestem ready. Tak, jesteś ready? Bo teraz tak, teraz zrzucimy tylko tego. Mrówkowy? Mrówkolwy! O, i widzę! No i właśnie, i ten samy Warbrosik, nie wiem czy zauważyliście, czekaj Kuba. Warbrosik w tym, no właśnie, mrówko lew, mrówko lwy. Warbrosik, dzisiaj masz po prostu jakieś combo, powiem ci, bo właśnie odkryłeś kolejny ukryty alert. Czyli oznacza to, że zostało wam jeszcze 10. Nie wiem, Aki, czy ty jesteś w temacie, o co chodzi z tymi, z alertami. Czekajcie. Dobra. Nie. U mnie jest coś takiego, że ja mam takie jakby... czekaj. Ukryte alerty, które się triggerują, jeżeli ktoś napisze specyficzne słowo na czacie. Super, dzięki. I tym samym, jeżeli będziesz u mnie na DC kiedyś, a jeżeli będziesz chciał wejść do mnie na DC, to wystarczy, że pacniesz wykrzyknik DC i ci się ładny alert pokaże z tym związany. Możesz sobie nawet na tego, na tę referę. A my chcemy gniazdo Osor zwalić, czy nie? Tak, chcemy. Właśnie po to jesteśmy. Tak, tak, tak. To zbieramy, to zbieramy. Słyszę Biedronkę, ale już jej nie widzę. Dobra, to olewamy. Okej, to co? Znajdźmy jakieś bezpieczne miejsce i pójdźmy do następnego. Pójdźmy na ten wkrętak wtedy do góry. Ja teraz... Jesteś na PC? Ja nie. Znaczy... Nie. I właśnie na naszym Discordzie masz cały taki kanał Ukryte Alerty i tam już masz pokazane to, co zostało odkryte. Oczywiście mapa zostanie zaktualizowana dzisiaj,
po trochę tego. Ale to dobrze zrobiłeś w sumie. Znaczy, a Aki, no bo jeżeli dałeś wykrzyknik DC, to to też ci się pokaże i możesz sobie telefonem kod QR zeskanować i wtedy cię też przeniesie. Czekaj, gdzieś to jeszcze było, on było gdzieś tutaj, gdzieś tutaj w tej okolicy, ale wiem, że gdzieś też było chyba, na pewno jest gdzieś tu, ale to jest tam trochę daleko, żeby biegać, tutaj gdzieś jest też, o, dobra, gdzie jest nasz znacznik, tam jest nasz znacznik. Musiałbym do innego pokoju po telefon iść. A to nie. Ale to słuchaj, to na tym, na głównym kanale też jest. Aha. Ale właśnie, ale Aki oglądasz Aki teraz nas na komputerze, tak? Na PC-cie. Czekaj, bo tutaj widzę, jaki ja błąd popełniam. Tak, jest na kompie. No dawaj. A, zagapiłem się. No, co jest? Tutaj się chyba trochę pozmieniało po ostatnich aktualizacjach. Czy osoby śpią w nocy? To jest bardzo dobre pytanie. Spoko, no takie. A, tu na pewno są komary. O, twoje ulubione. Tam. Bardziej wyglądają na twoje ulubione, bo bardziej się ciebie trzymają. A to zawsze po komary biegają. Ty, ale żeby one tak nisko latały dzisiaj, to jest po prostu szok. Chyba są zmęczone. Krew. Ja nawet podskaki właśnie musiałem. Co tu się dzieje? Zaraz idę na ZW. Okej. Dobra, Barbrosik, nie ma problemu. Czekaj, gdzie są te... Dobra, szukamy tych gniazdek. Nie rozkojarzamy się innymi owadami. Si. A to ja jestem bardziej z nimi rozkojarzony, ale to spoko. Musimy trochę osy podenerwować, bo jeżeli podenerwujemy trochę osy, to sobie coś striggerujemy. Mimo tego, że tu byłem, i to już byłem paręnaście razy przecież, to zawsze w nocy, jak się chodzi tutaj, to wszystko jest takie jakby nowe. Szyszunia! Pewnie ostatnia w tym sezonie. Dobra, i gdzie tutaj? Szyszunia! Słyszę, że komara ściągnąłeś. Nie, to nie ja. A kto? Nie ja. No i szybciutko poszło. Ty zbierasz komary? Wszystko zbieram. Dobrze, to zbieraj komary. Muchomor, Wirek i Muchomorek. Bajka mojego dzieciństwa. Tak, harcerze jedzą szyszki. Dobra, mi się niedługo ten skończy. Elzowata. Okej. Okay. No ale to wiesz, to nie znaczy, że nie będzie można. No powiem tak, w dzień by było trochę więcej widać, nie? Wiesz co? To brzmi jak plan. Co ty na to, żebyśmy sobie tutaj leżankę walnęli? Załatw mi tylko trzy listki koniczyny. Skąd? Nie wiem. Trzy listki koniczyny. Myślę, że ja mam koniczynę po... Myślałem, że masz pod ręką. Myślałem, że tak weźmiesz papą. Zawsze noszę kończyny w plecaku. Tak? Ale dzisiaj nie wziąłeś. No. Kurczaki. No, a dzisiaj akurat nie.
Dobra, Kuba, to wiesz co, to zróbmy może tak. A nie, bo czekaj, bo mam tutaj znacznik, więc znajdziemy jakby co. No to ja idę też na poszukiwanie. Zobaczymy, kto pierwszy znajdzie. A, już myślałem. Tu jest ciemno, to nic nie widać. Ale ty używasz tego pochodni? No. No to dobrze. Ale z... Tak, ale... pochodnią też jest ciemno, to prawda. Od dali nic nie widać. Oj. Ja coś czuję, że to się zaraz źle skończy, nie? Aha! Oj! No właśnie. Już mamy muzę ze Stranger Things, nie? Aha. Co żeś z... Tu są osy! To jak chcesz, to chodź do mnie! Powiedz, że nie spadnę. Powiedz, że nie spadnę. Powiedz, ale że nie spadnę. Ale dostałem strzała, nie? Aaaa! Umarł? Nie. No. Jezu, jak daleko jest. Dobra, jeden padł. Oj. Ja tutaj słabo życiem stoję. Czemu ty tak daleko jesteś? Bo ja jestem dziki. Ale co jest najgorsze? Że... Nie. Ała, czekaj. O, że Biedronka. Ale zostałem strzała. Nie wkładaj nam, to nie ma tutaj żadnego lokowania. Jak coś to mówisz, owadzi dyskont. A jakie one są szybkie! Odkolegujcie się ode mnie, ja musiał się czegoś najeść. Oj. Gdzieś pod wodę, gdzieś pod wodę, gdzieś pod wodę. Pająki zgarną z sobą, czy nie? Nie trafiłeś. A tu jest ten. Czy tu będę bezpieczny? Oj. Dobra, nie dołuj, czekaj. Stresik? Trochę, tak. Już zaraz doczytam, obiecuję. Nie wierzę. Dobra. Łyk, dwa łyki, trzy łyki. Dobra, tego olewamy. Ciebie też olewamy. Kapiszony chcesz? Chwilowo nie. Chwilowo chcę tylko pszczoły, osy. Dzień dobry! Dobra, idę. Aha, to ten krzykacz. O, nie trafiłem. Nie, na pewno strzelam. To też nie trafiłem. Ojeju! Ojejku. Nienawidzę strzelać na padzie. Nie jest źle. Dobra, 1-0. Jeszcze mister Cruteniusz. A, ty zebrałeś ją? Dobra. No i padło. Pierwszy, aha! Dobra, teraz mamy chwilę wytchnienia. Teraz mogę przeczytać. Bardzo was przepraszam. Ja pamiętam, jak kiedyś, jak byłam na obrzeżach zasuntowych, to zdarzenie mi dali herbaty z pokrzywy. A to dobre. Ja pamiętam, jak dzieci z duchów szarżowały na mnie, bo robiłem za kapitana Haka i chyba nie całkiem rozumiały, jak to, że tak naprawdę nie porwałem dzwoneczka. O jaki. No to wesoło. Czekaj, czyli skoro tutaj było na mapie, ach tak, to było tutaj, a nie tam, no, to przepraszam. Jak się tutaj oddala? Aha, tym się oddala. Dobra, jedna jest na pewno... Czy tego mamy, tego mamy, tego mamy. Tutaj też jest gdzieś, wiesz? Gdzieś tu. Na tych, na... Jak to się nazywa? Na tych gałęziach, pamiętasz? Co mamy? Pszczółkowe te. No. A tutaj jest... Ul? Ul.
Wiesz co, to zróbmy tak. Weźmy najpierw, znajdźmy jednak te koniczyny tej ciemności. To jest czarny krząs, jest, jakby co? Ma. Masz? Gdzie masz? Spadł chyba. Koniczyna? Powinien być. My dalej o koniczynie mówimy? Nie, tu powinien być ten ul. Nie, no to... Zobacz, patrz. Nie ma, ula nie ma właśnie, bo nie. Bo ostatnio nie spaliśmy i dlatego o to chodzi. Bo my ogólnie mało śpimy w tej grze. I nie miał czasu się zregenerować. No halo, no gdzie są te wszystkie koniczyny szczęśliwe nasze, kochane? No weźcie, ej. O, to jest cukierek, ale nie to potrzebujemy. Ciebie też nie potrzebujemy teraz. No cześć. Mhm. Widział pan gdzieś tu koniczyny? Ja, ale widziałem komary. Ja też. O, i surową naukę, która jest tutaj u góry. A jakbym... Tematykę igrzysk śmierci nie rozumieliśmy, jak oni ludzi związanych do wody wrzucali. Okej, okay. No, powiem ci, tematyka rozruchów nie jest ciekawy temat. No, szczególnie przychodzi, to prawda. Uważaj, żebyś nie spadł, nie? Mhm. A, ty uważasz, no dobra. Tu będą, wiem, że tu będą. Gdzieś tu będą, na pewno gdzieś tu będą. Chyba tutaj będą, a może tam obok. Założę się, że... Tu ich nie będzie. Tu ich nie ma. Widzę. Co? Znalazłem. Co wygrałem? Co wygrałem? Talon. Okej, okay, wystarczy. Raz, dwa, trzy. Dobra. To teraz do znacznika. Chociaż wiesz co, nie. Do tego znacznika jeszcze wrócimy. Znajdźmy sobie jakieś wygodne miejsce. Gdzie ty jesteś? Za tobą. Śledzisz mnie? Całe twoje życie. Nieprawidłowa powierzchnia. No jak to nieprawidłowa? Dla mnie to jest bardzo prawidłowa. A na liściu jest nieobsługiwane. Wiecie co, no hańba. Na grzybie też pewnie nie można. Idealnie spadłem, nie? Tak spaść to umiem tylko ja. Ty też. To dobrze, nie będę sam. Dobra. Śpimy. Śpi 8 godzin. Przepraszam? Koniczyny blisko wody. Tak, wiem właśnie. Mieliśmy Star Wars. A co, jak się wyśpimy, to co? To te ule będą nowe? Teraz oglądaj. Teraz oglądaj. Mogę oglądać? Oglądaj. Czemu one wyleciały ze skrzyni? Mhm. Już powinieneś wiedzieć, co się teraz będzie działo. Co? Czemu one ze skrzyni wyleciały? A ty naprawdę chcesz wiedzieć? No. To ty się tam schował? To idziemy do skrzyni. Idziemy do skrzyni? Idziemy do skrzyni. Jak znajdę znacznik, znalazłem. Wyłącz sobie pochodnie, włącz sobie tarczę i teraz pójdziemy sobie na zwiedzanie skrzyni. Nie mam tarczy. To lepiej się pospiesz, bo z tyłu jest czarny chrząszcz. To idziemy. No nie znacznik... strasz mnie, człowieku. No przecież jest. Jezus Maria. Ale to był unik. To było, wiesz, ogarnięcie. Dobra, tutaj jest biedronka ten, no, owadzi dyskont. Biegnij! Dobra, dobra. Omiń mówię dziurę. Do swojego. Widzicie, jaki stres? W Don't Starve takich stresów nie mamy. Nie gonią nas takie dużo. Nie gonią. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, nie lewa wiem, jego. Lewa jego, lewa jego. O, a to jest klucz 14. 14, 15, płaski. Dwurozmiarowy. Ta druga lewa. Tak, może być ta druga lewa. No i nie trafiłem z wyborem. Aj! Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Dobrze jesteś. Chcesz ci pomóc? O, dobra, już wlazłem. Hello. Nie o to chodzi, po prostu nie mogłem wejść. A. To dawaj. A, czekaj,
przerwa na jedzonko. Ty, znowu parówa wylądowała. A z tej parówy mogą być fajne rzeczy. Znowu parówa. O, to można wejść, ale fajnie. Tak, to ja się też objem, bo to jest ważne. Hydration is the key to performance. Yes, it is, my friend. Yes, yes. Indeed. Okej, okay, tu mamy... Friend in need is a friend indeed. Indyk. Dobra, na parówę! Chodzi o to, że z tego bardzo fajny ten może wypaść, wiesz? Jak on się nazywa? Amulet. Ale... Może, ale? Ale... Tym razem nie wypadł. Co ty mi bijesz, no? Ja ciebie? O, o. Nie, mrówka. Mrówka. O, cześć! Ojejku. Poczekaj. Lukila Kilu? Cześć, Lukila Kilu. Pierwsza wiadomość na czacie, więc bardzo mi miło, że jesteś, ale śmiem twierdzić, że się jeszcze nie znamy. Szwagier, o! Dzień dobry, panie szwagier! A to teraz już zarozumiały czas. Fajnie, że jesteś. Co tam u ciebie, panie Łukasz? Czy szwagier dalej w Polsce? Zaraz się dowiemy. Jeszcze tak. Gdzie ja idę? Gdzie ten znacznik? Czy ja, gdzie ja patrzę? Co ja widzę tu? To bardzo fajnie. My, jak widzisz, tutaj ogarniamy delikatnie grounded. Ogarniamy, to jest chyba zbyt mocne słowo. Znaczy one już tutaj są z powrotem. Nie triggeruj, Kuba, nie triggeruj. Przejdziemy się, powoli się przejdziemy. Pewnie są z drugiej strony. Kurde, gryzą. Oj, to Mimi, to musisz uważać na takie rzeczy. My rozumiemy, że dużo się działo, ale wiesz. Trzeba dbać o zdrowie swoje. Te wejście. Okej, widzę jakąś cudną konstrukcję. Ja mam mocny zgryz. Okej. O, widziałem, jak leciałeś. Aha. A widziałem, jak spadałeś. No, to zazdrościłeś mi, no. Dobra, dobrze wyszło. Niestety albo niestety. Gdzie teraz? Na dole są... Co to było? Pająki? Czy na dole nie jest czarna wdowa przypadkiem? Nie, nie. Tak, krzyżaki łąkowe. Krzyżaki łąkowe. Oj. Jest ich tam dużo, czekaj. To będzie dobre, uwaga. Ui! Ale ja przeskoczyłem. Myślałem, że akurat mi przeskoczy i się zawieszę, nie? Aha, no bo nie, się mów, tutaj nie. Zgliczował się. Patrz, a ty jednak się ten. Oj, dostałem teraz jeszcze. Dobra, Kuba, ja sobie popatrzę, bo ja się muszę napić, bo dostałem taki ten, taką nagrodę za punkty kanału. Teraz zobaczymy, jak idzie Kubie. Pamiętaj, że na niego ten, pikantne. Jeszcze mu powiem. Easy peasy. No pięknie. I tak to się robi. Serio? No najwidoczniej tak. Oczywiście obeszliśmy całość. Ja skaki... Obeszliśmy całość oczywiście dookoła, żeby zobaczyć, że wejście jest tutaj, a zaczynaliśmy od tamtąd, ale to jest standardowe u nas, więc wiecie. Jakby nie było fejla, to by inaczej było nudno, prawda? Dobra, to co, idziemy? Czy może będziemy czekać na Michała? Ale Michała dzisiaj nie będzie. Myślisz, że będzie dobra, miał dawaj. Nam za złe? Nie. A... To idziemy. Dobrze, a długo będziemy tutaj? No nie wiem, pewnie do końca odcinka. Albo i dłużej. Zależy, jak długo pożyjemy.
Ale tu jest fajnie. Nie podoba mi się to? No ja mówię, że to jest fajnie, ale... a tobie się nie podoba. Ale tylko dlatego, że mnie tu nie było jeszcze? Mnie też nie. Ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Ale ty wiesz, czego się spodziewać, prawda? Tak. Rdza potrzebna? Znaczy, tak, rdza spoko. Ja jeszcze nie wiem nawet, gdzie ja jestem. Więc widzicie, teraz sobie odkrywamy nowy obszar. Co tu mamy? Jakąś klawiaturę? Neony. I guma. Chcesz gumę? Rust Remover. Trochę przerzuta. Nie chcesz? Nie. Dawaj, zbieramy. Dobra, zbieraj, a ja się przejdę. A zebrałeś kiedyś, czy nie? Czy to jest tak, nowość? Tak, tak, nie, to nie jest nowość. Tak, nie. Chcesz kawę czy herbatę? Tak. To jest standardowe przecież ten, nie? Pytanie. Chcesz kawę czy herbatę? Tak. Jak to możliwe, Cialny, że ciebie jeszcze tu nie było, bo to wyszło w nowej aktualizacji, panie Łukaszu, panie szwagrze. Więc tutaj jeszcze nas nie było. Rdza też wyszła w nowej aktualizacji, czy nie? Nie, Rdza to już była chwilę wcześniej. To po co ja to zbieram? Oho, moje ulubione te. Którą chcesz, prawą czy lewą? Wybieraj. Ja jestem... Dobra, bez upolityczniania. Na prawą. No dobrze, może być. Swojego gazłego lepiej w tą stronę. Dobrze, niech ci będzie. O nie. Kleszcze mnie stąd idź. O nie, ja już wiem co tam będzie, ja tam nie idę. No weź, poczekaj. Nie. Gdzie ty jesteś? Ja idę do ciebie, ja tam nie idę, w ogóle nie ma szans. Nie. I poszedł, gdzie ty jesteś? Tu. Duży zdemontowany paralit. Tam są szerszenia, czy mi się wydaje? A tutaj są termity. A gdzie ty byłeś przed chwilą? Oj, wiesz co, nie chcesz tam iść. Nie, no, ja oczywiście, że chcę. Tak, dobra, to chodź. No to idziemy. To słuchajcie, to pająki? Tak, pająki. Ale żeby pająki? Nie musisz. Idź mu na wrota. I chodź tu. I teraz powiedz, to jest zatrzymaj ta... się, zatrzymaj się. Jak myślisz? Czy to jest ta infected... No. Nie, to jest czarna wdowa. Czekaj, słabości. Znaczy, no najlepiej będzie wziąć słoną włócznię na nią, bo jest najszybsza. Wiesz co, weź sobie przygotuj smoothie. Nie mam smoothie żadnych, nie mam. Nie masz? Dobra, chodź tu. Nawet się tam, nie pokazuj się tam nawet. To teraz tak. Jedne. Nie pani. Dobra, to musimy sobie ten. Tak, pająki, dokładnie. Upuść stos, proszę całe. Ja sobie teraz ustawię, wiesz co, na którym? Dobra, drugi ekran. Jezu, skąd ty tyle tego masz? No zrobiłem. Dobra. Jesteśmy gotowi na to? Czekaj, ja muszę porządek zrobić w ekwipunku. Sekundko. Czekaj, jeszcze sobie tylko spojrzę na szybko. Wiesz co, nie, jeszcze inny ten. Ja sobie też zrobię porządek w ekwipunku. Jeszcze zrobimy jedną rzecz taką śmieszną. Zamienimy sobie to, oddamy to tutaj z powrotem, a weźmiemy pikantną laskę, bo nam się przyda na małe czarne wdówki. Więc teraz... Pikantna laska, mówisz? Yes. Tak, bo przynajmniej wiesz, żeby wybawić te maluchy, nie? Co ja mam? Oby, ja mam to mi na nie wyszło. To kurczę, wiesz co... No co tu się dzieje? To jest inna grawitacja? Ła, termit. A nie, one słonów nie lubią. A widzisz, to jest problem. Dobra, tych już nie ma, więc jest dobrze. No gdzie jest ta mała czarna wdówka? Czarna wdówko. Oj, tam jest ich więcej. No to co? Idą. Jezu, mi z kliki mnie normalnie rozwalą zaraz. Powiem ci,
Mamusia chyba już nas widzi, nie? Jeszcze nie. Oj, to będzie grubo. Uważaj! Oczywiście, że ja idę zawsze na pierwsze ogień. Ono ma troszkę więcej życia niż inne pająki. Dobra, damy radę. Zobacz, już pada. Weź sobie pod szybkim tym, nie? Tak, wiem. Uwaga, małe. Właśnie, widzę. O, ale dostałem strzała. Nieładnie, nieładnie. Dobra, małe padły. Oj. No to już ma połowę życia, nie? Jest. O, dzień dobry wieczór, panie szympans. Ile masz życia? Ten miski. No, słabo. Trzeba jednak się wyrobić bardziej. Pięknie. Ty. Pięknie. Już to szybciej poszło niż trzy osy. No tak, ale my jesteśmy w dwójkę. Dostałem. No dobra, co? Ale to nawet jak trzy osy bijemy, to że ta czarna wdowa szybciej poszła. Czekaj, bo my jeszcze tutaj ten... Zwolnij troszeczkę. Zwolnij, rumaku. No, nazwałeś mnie rumakiem? No. Słyszałeś? Zostałem nazwany rumakiem. Ojej. Borek z sieci? Mamy mleczaka. Wiesz co tam będzie, nie? Dawaj. Wiem. Te małe, te takie. Pierdliwe. Czekaj. Gotuj no, się. No, tnij. Tnij, machonia. I już. A co jest tutaj? Mała wdówka. Ruch czarnego chrząszcza i kolejny ruch czarnego chrząszcza. Mała wdówka? Poka. Kubako. No już, moment. Poka. To będzie fajne. Też jeszcze raz to widzę. Poczekaj. To jest amulet. Niezwykły kawałek czarnej wdowy, który wydaje się wołać swoje dzieci. Ty, aż to założymy. Bo to idzie zamiast mniszka. Mhm. Wiesz, że teraz jest coś takiego jak super duplikator i będziemy mogli mieć takie dwa albo i trzy? Super. No, to będzie dobre. Szympans, co tam się stało? O, koziołek! Cześć, koziołek! Dzień dobry, wieczór. Nie zauważyłem cię. Przepraszam cię bardzo. To te trzony i mleczaki się respią? Nie, koziołek, nie respią się. Po prostu doszły w aktualizacji. Czy my możemy zrobić koniec, czy nie? Przerwę. Czekaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? To chodź tutaj wtedy. Znaczy to... Nie, koniec, wiesz, bo ja... No dobrze, okej, okay, koniec, ale chodź tutaj, wrócimy. Tutaj po prostu się zatrzymamy okay. I tutaj zrobimy ten. Czekaj. Musimy jeszcze tylko szybko zrobić foteczkę. Czekajcie, chłopaki. I... No pięknie. Idealnie. Dobra, to słuchajcie, to zrobimy teraz sobie przerwę małą. I dla tych, którzy oglądają to na YouTubie. Sorry. No właśnie. Dla tych, co oglądają to na YouTubie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, nie zapomnijcie zarzucić nas łapkami w górę, ewentualnie jakimiś komentarzami i skaczącym kubą. A ci, którzy są ze mną na żywo na Twitchu, to ja was, kochani, zapraszam na króciutką przerwę. Więc żegnają się z wami Cialny GD oraz Kuba. Oraz Żubik. Kuba. Cztery. Nie mogę, jestem zablokowany. No gdzie w łuczniu? Dobra, dzięki wielkie i papa. Pobite gary.